Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest czwartek, dzisiaj czwartek, tego tygodnia zwykłego, dzisiaj jest 13 czerwca, dzisiaj jest wspomnienie świętego Antoniego z Padwy i dzisiaj jest Dzień Fatimski, tak. A ten święty Antoni z Padwy to ciekawa postać, tak bo tak naprawdę to jest święty Antoni z Lizbony. On w Padwie to właściwie tylko umarł. Tak, przyjechał do Padwy tak naprawdę po to, żeby umrzeć. Bo taki już był dosyć mocno schorowany i wykończony i tam się zatrzymał. No tak szczerze mówiąc, coś się właśnie po to zatrzymał, żeby umrzeć. Żeby umrzeć, zostać pochowany, tylko że został pochowany w dość oryginalny sposób. Jak ktoś z was kiedyś był w Padwie, to tak szczerze mówiąc, ten święty Antoni taki trochę jest rozwleczony po ścianie. Ja tam byłem wiele lat temu i taki właśnie mi coś tak utkwiło w pamięci. Może coś tam się zmieniło, ale Właśnie tu wisi jego język, trochę niżej strony głosowe, no takie właśnie, tak jakieś to była pobożność. Natomiast ten święty Antoni właśnie on się urodził w Lizbonie i Portugalczycy tu mają straszny problem właśnie, że on jest znany na świecie jako święty Antoni Spadwy. No i oni uparcie go nazywają święty Antoni Lizboński, bo w Lizbonie właśnie można zwiedzić, zobaczyć miejsce, gdzie był ochrzczony, miejsce, gdzie się urodził. Tak, natomiast co jest ciekawe w życiu świętego Antoniego z Padwy, czy z Lizbony, no dla mnie dzisiaj jakoś tak mi się rzuca w oczy taki szczegół z jego życia, bo on pragnął tak, kiedy się dowiedział o męczeństwie pięciu braci franciszkańskich, Zabitych w Maroku, to jakoś tak strasznie zapragnął być Franciszkaninem, zapragnął właśnie jechać do Afryki, zapragnął być tam misjonarzem, no i być może nawet ponieść śmierć męczeńską. I pan mu to zablokował. Zablokował mu to przez burzę na morzu, przez chorobę. Ta burza na morzu to właśnie zaniosła go na Sycylię, czyli właśnie do Włoch. Tam spotkał się w ogóle z samym świętym Franciszkiem, właśnie i w tych Włoszech już został w takiej malutkiej pustelni, gdzie właśnie oddawał się modlitwie i studiowaniu pisma świętego. I to go tak ukształtowało, że no, zaczęli zjeżdżać do niego ludzie, żeby słuchać tego, co ma do powiedzenia, tego, co czerpał ze Słowa Bożego, tego co czerpał od Jezusa, z relacji z Jezusem właśnie, że chcieli tego słuchać, bo odkryli w Nim świadka. I wiecie, ja tak sobie myślę, że rzeczywiście ludzie to natychmiast potrafią rozpoznać, czy ksiądz na przykład mówi w kazaniu coś, co się wyuczył, wyczytał w książkach czy na internecie. Czy rzeczywiście mówi z głębi swego serca, 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 którym rzeczywiście jest zjednoczony z Jezusem, czy wraca do tego zjednoczenia, szuka tego zjednoczenia. Czy mówi z serca zasłuchanego w bicie serca Jezusowego właśnie. A to zasłuchanie, to na przykład zasłuchanie w słowo, zasłuchanie na adoracji. Więc ja tak sobie myślę właśnie, że mm, my się straszliwie boimy ciszy straszliwie się boimy ciszy, bo straszliwie się boimy zmierzenia się ze sobą. I ja tak trochę, tak szczerze mówiąc, w tych początkowym życiu świętego Antoniego, zanim właśnie zasłynął jako wielki kaznodzieja i zanim został skierowany właśnie jako wędrowny misjonarz, jako kaznodzieja zakonu franciszkańskiego do tego, do tego żeby właśnie głosić kazania po Włoszech, po Francji właśnie, tak to wydaje mi się, że ta cała sprawa z tym Marokiem, z tą Afryką, to co go tam pociągnęło, to dlaczego właśnie go tak pociągnęła ta perspektywa śmierci męczeńskiej, że właśnie obawiam się, że tu jest gdzieś u początków jakaś forma niepogodzenia nie, nie się ze sobą, jakaś forma szukania swojego miejsca, miejsca gdzie zaznałbym pokoju i zobaczę, że Pan Bóg mu pokazał to miejsce, nie? że że tym miejscem jest właśnie spoczywanie na piersi Jezusa, zasłuchanie się w jego serce, i, i tu doznajemy spokoju. Tu naprawdę doznajemy spokoju. Tu naprawdę doznajemy spokoju. Tu odczytujemy swoją wartość, tu odczytujemy swoją godność, tu się zachwycamy ostateczną miłością, której jestem wart miłością całego, całą miłością Boga, i odkrywam, że ta miłość jest moja. I wtedy mogę o tej miłości opowiadać, kiedy ją odkrywam. Wtedy ja się po pierwsze uspokajam, a po drugie wtedy mogę opowiadać o tej miłości. Właśnie, idźmy do dzisiejszej Ewangelii, bo ona trochę też jest o pogodzeniu się ze sobą. Ta dzisiejsza Ewangelia, no jak się łatwo spodziewać z 5 rozdziału Mateusza, czyli cały czas kazanie na górze, Wiersze 20 do 26. jest taka pewna sprawa dyskusyjna z tym wierszem 20, ale o tym za chwilę. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. By cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Tak, jaki jest problem z tym wierszem 20, że tak do końca nie wiadomo, czy on przypadkiem nie należy. Do tej wypowiedzi Jezusa, jeszcze do tej wypowiedzi Jezusa, którą rozważaliśmy wczoraj, a właśnie to chyba jest takim łącznikiem, takim, no, takim rodzajem, żeby był plasterka, który skleja właśnie dwie wypowiedzi Jezusa to wczorajszą, tak, wczorajszą, którą rozważaliśmy wczoraj, właśnie o tym, że ani jedna kreska. Ani jedna jota nie zmieni się w prawie. No i właśnie tą dzisiejszą, kiedy Jezus właśnie wchodzi w coś, co się nazywa antytezy. Antytezy, dlaczego? Dlatego, że te wypowiedzi Jezusa są będą tak skonstruowane, tym, gdzie cała seria takich wypowiedzi Jezusa, rozpoczynających się od takiego, takiego serdzenia, słyszeliście, że powiedziano to i to, a ja wam powiadam, a ja wam powiadam, prawda? No i są tam pewne takie. Te wskazówki lingwistyczne, które no nie do końca pozwalają oderwać wiersz 20, właśnie od tego poprzedniego kontekstu. I wygląda troszeczkę tak, że wiersz 20 jest podsumowaniem tej wypowiedzi o prawie, i to tak, szczerze mówiąc, logicznie by to było. Dlatego, że właśnie Jezus mówi, że jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w piśmie i faryzeuszów, że oni właśnie rozumieli prawo czysto legalnie, właśnie czysto przepisowo, czysto legalnie, jako zestaw czegoś, co trzeba ściśle, stricte przestrzegać i wykazać się przestrzeganiem. Właśnie, że spoza przepisów, spoza zasad nie widzieli kompletnie człowieka. I to widzicie. Tak mi chodzi ostatnio mocno po głowie, że my tak niestety funkcjonujemy i tak chyba o tym mówiłem nawet wczoraj, że to często stoi między nami a Bogiem, nie? że Bóg widzi po pierwsze człowieka, a my tak naprawdę człowieka widzimy na końcu. Po pierwsze to są obowiązki, zobowiązania, jakieś prace do wykonania zadania, do wypełnienia przepisy, do zachowania zasady jakieś firmy do prowadzenia, jakieś tam zarobki do osiągnięcia, kariera do zrobienia, że trzeba się wszystkim najpierw zająć, a dopiero na końcu, jak jeszcze starczy czasu i sił, też się zająć sobą i drugim człowiekiem. Tak naprawdę, tak naprawdę, bo widzicie, zajmowanie się człowiekiem, dzisiaj też żeśmy sprowadzili zajmowanie się człowiekiem właśnie do spełnienia jakiegoś zestawu zobowiązań i do utrzymania tego człowieka. Nie? Zawiozłem Cię do lekarza, kupiłem Ci chleb, zapakowałem lodówkę, a jeszcze chciałeś tableta, to Ci dałem na tableta, prawda? I czego Ty w ogóle ode mnie jeszcze chcesz? Czego Ty I To mi się często zdarza, wiecie, że przywożą mi ludzie na przykład córkę, że z córką coś się dzieje, żeby się zająć córką. I tak chwilę rozmawiam. Nie? I córka pęka, nie? mówi, ja nie mam rodziców, nie mam z kim porozmawiać, nikt się mną nie interesuje. I tato wybucha, nie? jak śmiesz szczeniaro, stać Cię na wszystko, co chcesz to masz, ubrania Ci kupuję, masz gdzie mieszkać, masz co jeść, telefon Ci kupiłem. A ona próbuje się przebić i wytłumaczyć, tata ale ja potrzebuję Ciebie, a gościu nie słucha. Nie? Dlaczego nie słucha? Bo tak jest wygodniej. No tak jest po prostu wygodniej, a wygodniej dlaczego? Dlatego, że widzicie, my też sobie tak poniekąd nabijamy, że tak powiem bębenek, nie? Jaki to ja jestem zapracowany, jak to wszystko ode mnie zależy, jak to w pracy sobie nie poradzą bez mnie, jak to jestem zbawicielem mojej firmy, zbawicielem nie wiadomo kogo i w ogóle. Nie, że my tak lubimy sobie podświadomie podbijać wębanek, jaki to jest jestem niezastąpiony, jak ja tu muszę wszystko trzymać w rękach, jak tu muszę wszystkim się zająć. No Tu jeszcze wkracza, to jest jakby aspekt pycha, a wkracza jeszcze aspekt egoizmu. Egoista nie umie puścić nic z rąk, no bo egoista nie umie się zgodzić na to, żeby nie było tak, jak on chce. Egoista nic nie przyjmie nic nie puści z rąk, to jest ciekawa cecha egoisty, tak. I, I to wszystko zamykane nas w takich pułapkach, nie? Że my to właśnie tak funkcjonujemy później, nie? I się wściekamy, bo nie umiemy wyjść poza, poza te zaklę, zaklęte nasze kręgi, prawda? No i właśnie, i dlatego Jezus mówi, jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż sprawiedliwość właśnie legalistów, a sprawiedliwość polega na czym? Na uznaniu prawdy na uznaniu prawdy, na uznaniu rzeczywistości. Sprawiedliwość polega na dojściu do rzeczywistości, do prawdy, na tym, żeby przestać żyć w legendach, przestać żyć w jakichś kłamliwych narracjach, które dają mi poczucie, że to ja jestem ten świetny, nie. Bo ja wypełniłem to, czy tamto zrobiłem to, czy tamto dałem kieszonkowe moim dzieciom i super, nie. Bo ja wyremontowałem kościół, tak. No okazuje się, że, że to nie jest to, o co Bogu chodzi. Że Bogu chodzi o relację, relacje, w której po pierwsze chce mnie obdarowywać to obdarowanie dopiero mnie uzdalnia do tego, żeby być dobrym, taki jak dobrym jest Bóg i żeby mieć sobie radość dobrego. Czyli obdarowanie, obdarowanie, które mnie przemienia, działanie, które mnie przemienia, relacja, która mnie przemienia, właśnie to jest sedno. To jest rzeczywistość, że ja jestem prochem. Ja potrzebuję być nieustannie obdarowywany Bogiem, żebym był kimś więcej niż proch. I że, Bogu, i że tu w tym wszystkim chodzi o mnie: sprawiedliwość, uznanie prawdy, że. Że nie podważa się tego, co mówi Bóg, bo on mówi prawdę, bo on mówi to, co dobre, to jest sprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest nie wierzyć Bogu. Niesprawiedliwe jest podważać to, co on mówi, podważać na przykład to, że mówi, że jestem wart miłości. To jest niesprawiedliwe podważać. To jest wielka rana na miłości. Prawda? Nieustannie rzucać miłości twarz, że ty nie kochasz. Nie kochasz, bo nie robisz tego, co ja chcę. A od kiedy to ja jestem wyznacznikiem. Widzicie, i tu przechodzimy dalej i to jest właśnie niesprawiedliwe. Czynić trzeba wyznacznikiem, czy czynić trzeba ostateczną instancją osądzającą wszystko. I zobaczcie, że teraz Jezus mówi o tym osądzaniu. Że Jezus ściśle wiąże przykazanie, nie zabijaj, nie zabijaj. Z czym? No z osądzaniem. Zobaczę, pierwsze, o czym mówi, to osądzanie, nie? że od tego wszystko się zaczyna, że ja stawiam się w pozycji sędziego sędziego, który wszystko wie najlepiej, który wynosi się ponad innych i zobaczcie ten proces cały, nie, że ten proces taki, nie? że się gniewam na brata, że mówię do niego pustaku, a wreszcie durniu, matole, właśnie takich słów Jezus używa, nie? że najpierw ja orgidzo, Orgidze to jest taki gniew, taki zapiekły, zaciekły gniew, taki właśnie dobrze usadowiony we mnie, taki właśnie, że ja tak zasiadłem na tronie mego gniewu i nie mam zamiaru z tego gniewu zejść, nie? z tego tronu, gniewnego tronu zejść. Później jest raka. Raka mówi o puste, nie? To dlatego, dlatego tak to sobie pozwoliłem przetłumaczyć pustaku, nie? Niektórzy mówią pusta głowo. No, tak, takie fajne słowo pustak, typu staku, nie, właśnie. No i wreszcie moron. Moron to jest głupek, nie, głupek, bałwan, no takie tego typu słowa polskie można pod, pod, podstawić pod moron, nie, czyli zobaczcie, ja tu coraz bardziej z siebie robię sędziego, coraz bardziej jestem ponad wszystkich, nie, coraz bardziej wszyscy inni, to jest barachło, nie, to jest jedno wielki chłam, jedno wielkie barachło. To właśnie przepraszam za, za tą mimikę, ale to jest właśnie ten proces, który idzie w tym kierunku. Że to wszystko to jeden wielki gnój, to, to w ogóle się nie nadaje do niczego. Nie? Jezus mówi: Jak dojdziesz do tego punktu, to jesteś piekle ognistym. I tu nie chodzi o to, że, że Pan będzie mnie strasznie karał, że tu wygraża pięściami w ogóle. Tylko to ja się by wprowadzam w taki punkt. W taki punkt, który się staje piekłem, ognistą, prawda? I Jezus demaskuje, dlaczego tak się dzieje. O co w tym wszystkim chodzi? Że wszystko jest zbudowane na niepogodzeniu się ze sobą. Na niepogodzeniu się, proszę Państwa, ze sobą. Im bardziej jestem niepogodzony ze sobą, tym bardziej właśnie będę wszystkich uważał za niekompetentnych, za barachło. Coraz bardziej będę uważał wszystkich za bydło i za gnój. Im bardziej jestem niepogodzony ze sobą. To niepogodzenie się ze sobą, to moje wewnętrzne pęknięcie, to, to jak to się mówi w psychologii, nieakceptacja siebie na no, płaszczyźnie duchowej, to się mówi o braku miłości do siebie, o braku poczucia wartości, to właśnie skutkuje egoizmem i pychą. Pycha i pycha egoizm są reakcjami obronnymi na fakt, że ja sam siebie mam za nic. Że ja sam siebie nie mogę znieść. Pycha go i są reakcjami obronnymi, które jak automat się pojawiają wtedy, kiedy ja nie mogę znieść siebie, kiedy ja nie umiem się pogodzić ze sobą, kiedy ja jestem pęknięty, kiedy jest pęknięcie między mną a mną, kiedy ja sam dla siebie staję się wrogiem, przeciwnikiem. Kiedy ja sam dla siebie no, staję się nie do wytrzymania, to wtedy się pojawia, jak automat, taka reakcja obronna, automatyczna reakcja obronna pycha egoizm, nie? które mają jakby zakryć to wszystko. Egoizm jest zbudowany na lęku o siebie, na no, pycha no, w sumie też na lęku, że się wszyscy dowiedzą, że jestem nikim, bo siebie mam za nikogo. I to jest taka próba wyleczenia sobie tego poczucia nicości, poczucia niższości, taka pychanie, takie właśnie udowadnianie sobie, że to inni są gorsi. Prawda? I, I teraz to mnie zamyka w takim coraz bardziej punkcie bez powrotu. Bo im bardziej się udowadniam, że wszyscy inni są gorsi, że nikt się nie zna, że tylko ja się znam, że wszystko może być po swojemu, po mojemu, tym bardziej jestem w konflikcie ze wszystkimi, a ja przede wszystkim jestem w konflikcie z Bogiem. W konflikcie z Bogiem jestem począwszy od tego, że On mnie kocha, a ja siebie nie kocham. Dlatego właśnie jestem w konflikcie ze wszystkim ze wszystkimi bo się nie zgadzam z Bogiem w tej fundamentalnej kwestii, że On mnie kocha, a ja siebie nie kocham. Wszedłem w niesprawiedliwość. W niesprawiedliwość, która polega właśnie na przyznaniu sobie racji, a nie Bogu. Nie? I teraz będę bronił tych swoich racji do upadłego, do bólu rękami, nogami, nogami, pazurami, kłami. Prawda, ja prędzej zabiję, niż puszczę swoje racje, bo właśnie tak niestety działa upadek poczucia wartości, właśnie to, do czego diabeł chce doprowadzić człowieka. Widzicie, to jest tak, że Szatan mnie nienawidzi, Pan Bóg mnie kocha. I teraz jest pytanie, komu, do kogo mi wewnętrzny bliżej. Ja mogę jak faryzeusz skrupulatnie wypełniać tak zwane zobowiązania religijne, modlić się bardzo dużo, wiecie, właśnie, nie? To co mówiłem we wstępie o tej ciszy, że panicznie się boimy ciszy. Dlaczego się panicznie boimy ciszy? Bo boimy się zmierzyć ze sobą. Właśnie to jest to, w co wszedł w końcu święty Antoni, Bóg mu to pokazał, że zanim pójdziesz coś robić, to najpierw ja potrzebuję pobyć z Tobą, doprowadzić Cię w ciszy i w samotności do tego, żebyś się zmierzył ze sobą w mojej obecności, mówi Bóg. I żebyś znalazł odpowiedź na to wszystko, co w sobie znajdziesz. Nie? Żebyś we mnie znalazł odpowiedź, że ja mógł Ci to wyleczyć i wtedy dopiero pójdziesz jako świadek do innych, świadek tego, co ja dokonałem w Tobie. A to się dokonuje w ciszy, a to się dokonuje właśnie w ciszy. Natomiast zobaczę, że my nawet jak się modlimy, to chcemy zagadać Boga. My uciekamy w aktywność, uciekamy w gadulstwo. Wiecie, ja tak patrzę na niektóre wspólnoty w kościele, że jak, jak ognia boją się ciszy, trzeba coś, coś robić, walić w instrumenty, tupać, tańczyć, drzeć się. Za przeproszeniem napitalać językami, bo, bo czasami to mi trudno znaleźć inne określenia, jak patrzę, co się dzieje. Nie? To Zresztą święty Paweł o tym mówił w XIV rozdziale pierwszego listu do Koryntia. Mówi ludzie, ludzie, mówi, pomyślcie, jak to wygląda, jak ktoś z zewnątrz wejdzie i was takich zobaczy. Nie, to pomyślcie sobie, banda wariatów. No, poczytajcie sobie XIV rozdział pierwszego listu do Koryntia. Księty Paweł mówi, no wiecie, że ja mówię językami lepiej od was wszystkich, tak? Mówi, ale ja wolę powiedzieć pięć wyrazów wedle własnego rozsądku, własnego rozznania, niż dziesięć tysięcy wyrazów wedle daru języków. I właśnie widzicie, tak to wygląda, że ja nieraz patrzę na niektóre wspólnoty, jak ognia boją się ciszy. Dlaczego człowiek boi się ciszy? Dlaczego trzeba wszystko zatupać, zagłuszyć zażreć, zapić, prawda, nie wiadomo co tam zrobić, zagłuszyć telewizorem, radiem na uszach, słuchawkami, hałasem jednym wielkim, prawda. Dlaczego trzeba się zagłuszać alkoholem, słodyczami, żarciem, nie wiadomo czym. Bo człowiek nie chce zmierzyć się z kim, ze sobą samym. A właśnie tak jak pokazuje Jezus i tak jak pokazuje cały Nowy Testament, no to właśnie na tym to polega, że ostatecznie prawda się ujawnia w relacji do innych ludzi. Im bardziej mam ludzi za bydło, za barachło, za w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi. Wiecie, żeby było jasne: ja nie mam nic przeciwko zwierzaczkom. Nie, I nie mam nic przeciwko zwierzaczkom. Sam mam w, w moim lesie cztery sardy. <noise> tak, bo mam taki kawałek lasu, prawda, porafialny kawałek lasu. I tam mieszkały trzy sarny, ale jedna, że się tak wyrażę, osarniła się. No, trudno powiedzieć, że sarna się okociła, bo to nie koty. W każdym razie urodziła się czwarta, nie? I teraz mam cztery sarny w lesie, nie? No, jest z tego nawet dumny, prawda? Jestem hodowcą saren. Tylko nie wiem, czy dobrze robię, że o tym mówię, bo to na najazd myśliwych będzie. Więc jak mi znikną te sarny, to oj... W każdym razie to oczywiście będę szukał wśród słuchaczy tutaj moich medytacji, winowajcy. W każdym razie nie, nie mam nic przeciwko zwierzaczkom, ale zobaczcie, jaki jest trend we współczesnym świecie, że zwierzaczki są lepsze od człowieka. Nie? To fajniej ze zwierzaczkami, nie? że jeszcze jakieś głupie przypisywanie jakichś rzekomych wypowiedzi się temu Franciszkowi, że jak lubisz zwierzaczki i nienawidzisz ludzi, to się nie przejmuj, tak, bo zwierzaczki też są naszymi braćmi. A co Jezus mówi? O nienawiści do człowieka, po pierwsze o nienawiści do człowieka. i Cały Nowy Testament tak to stawia, że, że to przede wszystkim relacja do drugiego człowieka jest zjeciadłem, w którym ja się przeglądam. Zjeciadłem, który mi mówi wszystko o mnie. Że im bardziej właśnie ludzi mam za nic, tym bardziej to oznacza, że tak naprawdę to się zaczyna od tego, że mam siebie samego za nic, że jestem sam dla siebie wrogiem. I teraz właśnie będę w totalnym konflikcie z Bogiem, no bo ja wiem lepiej od Boga, że jestem nic, a Bóg wie, że jestem wart całego Jego, całej Jego miłości. Teraz kto ma rację? I właśnie widzicie, to jest pułapka egoizmu i pychy, że pyszny egoista, prawda, to prędzej zabije niż puści swoje racje, i nawet w kwestii tego, czy jest wart miłości, a zwłaszcza w kwestii tego, czy jest wart miłości. Jeżeli widzicie, ja się tutaj w drodze nie dogadam z moim przeciwnikiem, Bogiem, który uważa, że warto mnie kochać, a jestem przekonany, że nie, dopóki ja się tutaj nie dogadam z Bogiem w tej kwestii, to będę w konflikcie z Bogiem w każdej kwestii, bo Bóg patrzy na mnie z miłością. I w ten sposób widzi moje dobro, patrząc na mnie z miłością. A jeśli ja patrzę na siebie bez miłości, to nigdy nie zobaczę swojego dobra tak, jak widzi Bóg. I będę w coraz większym konflikcie z tym, co się dzieje w moim życiu, z tym, co robi Bóg. Będę w coraz większym konflikcie, prawda, ze wszystkimi wszystkimi. I wskutek tego będzie taki, że będę coraz głębiej przekonany, że się w piekle, że to jest wszystko nie do wytrzymania. A, a przyjdzie taki moment, że stanę z tym wszystkim twarzą w twarz. Po drugiej stronie już nie, nie dam rady uciekać w jakieś takie wątłe, chore zasłonki. Już wszystkie zasłony opa opadną, i się zmierzę, czy tego będę chciał, czy nie, twarzą w twarz ze sobą. Twarzą w twarz ze sobą, bo stanę przed ostatecznym zwierciadłem, przed Bogiem. Bóg jest w tym sensie sędzią, że w nim ja się przeglądam już do końca i tam już nie będzie żadnych zasług. Przepraszam, zasług. Bóg nie sądzi w tym rozumieniu, jak my to rozumiemy, że wydaje jakieś wyroki, Bóg po prostu się spotyka ze mną. Tak jak Jezus spotkał się z ludźmi i ludzie zobaczyli, jak straszliwie się różnią od Jezusa, no to teraz Jezus był Syn Boga, był ukryty pod ludzką naturą, to co, co będzie, jak staniemy przed Bogiem twarzą w twarz i zobaczymy siebie w tym dzieciadle. Jeśli dzisiaj nie jesteś w stanie zmierzyć się ze sobą, to gdzie uciekniesz w wieczności? Dlatego Jezus mówi – potępisz się. Właśnie to jest to, Bóg nas nigdy nie potępia, to my potępiamy samych siebie. I widzicie, tak to właśnie działa, że, że niepogodzenie się z życiem, niepogodzenie się z ludźmi, niepogodzenie się z rzeczywistością tak naprawdę sprowadza się do niepogodzenia się ze sobą i z Bogiem. I teraz jest, mówi, ja Cię zapraszam do procesu, ja stałem się Bogiem z Tobą, idę z Tobą przez życie, żeby po pierwsze zaprosić Cię do procesu, żebyś się zmierzył z tym wszystkim w mojej obecności, w obecności mojej miłości, żebyś rzeczywiście trzymając mnie za rękę. Zmierzył się z tym wszystkim, czego w sobie nie znosisz, z czym nie możesz się pogodzić, i żebyś do tego wszystkiego dopuścił, żebym ja cię napełnił po pierwsze moją miłością do ciebie samego. To cię dopiero pogodzi ze sobą, to cię pogodzi ze mną, to cię pogodzi z tym, co ja cię robię z tobą, to cię pogodzi z tym, z drogą, jaką cię prowadzę, to cię pogodzi z twoimi braćmi i siostrami, to cię pogodzi ze wszystkim. Jeżeli po pierwsze przyjdziesz do mnie, mówi Jezus, i pozwolisz, żebym ja się zmierzył z tym, z czym ty nie potrafisz się zmierzyć w sobie samym, czego nie potrafisz kochać, nie potrafisz zaakceptować. Tylko że widzicie, my niestety wolimy uciekać, szarpać, się drapać, by rękami i robić wszystko, by lekko nie dać sobie w tym względzie pomóc. od tego wszystko się zaczyna. Od tego wszystko się zaczyna. Inaczej ja będę w nieskończoność coraz bardziej potępiał samego siebie. Właśnie taka skłonność do potępiania innych to zawsze jest zakorzeniona właśnie w potępianiu samego siebie. Zawsze. Tylko ja przed sobą to skrzętnie ukrywam. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie się z tym zmierzyć. No i tu odsyłam do dziadka Freuda, który świetnie opisał właśnie takie różne mechanizmy oszukiwania samego siebie. My jesteśmy mistrzami w oszukiwaniu samych siebie. Że właśnie Bóg pokazuje takie zwierciadło, które nigdy nie oszuka. Relacja do ludzi, do ludzi, proszę Państwa. W relacji z ludźmi wypełza wszystko, nie? I jakieś takie oszukiwanie samych siebie, że jestem takim miłośnikiem przyrody, zwierzaczków, tutaj drzewka, kwiatki, coś tam. Pismo Święte mówi jasno. Jezus mówi jasno. Relacja do ludzi odsłania wszystko o nas. Moja relacja do ludzi, nie? Twoja relacja do ludzi odsłania prawdę o tobie. No i teraz z tą prawdą warto iść do Jezusa. Jezus po to tą prawdę z nas wydobywa, żebyśmy z nią przychodzili do niego, dawali się leczyć, dawali się doprowadzać do tego, żebym wreszcie pokochał siebie tak jak kocha mnie Jezus, pogodził się ze sobą tak jak Jezus jest ze mną pogodzony. Jezus nigdy nie jest ze mną w konflikcie jest zawsze pogodzony ze za mną. Jak jestem niepogodzony ze sobą, to jestem automatycznie niepogodzony z Jezusem. Więc, żebym był pogodzony ze sobą tak, jak jest pogodzony Jezus. Natomiast my często wchodzimy w takie pseudo-pogodzenie się ze sobą, które jest obojętnością. Nie? Że ja obojętnieję na swoje wady, na swoje jakieś takie, te... albo wręcz jeszcze idziemy w odwrotną skrajność, że ze swoich wad to robimy coś wybitnego. To tak jak. Mój znajomy psychoterapeuta mówi, że kiedyś pisał w latach 90., zdaje się, pracę magisterską z psychologii o normie i odchyłkach od normy. I mówi: Z obserwuję, że to, co wtedy było normą, dzisiaj jest coraz bardziej oznaką choroby, a to, co wtedy było odchyłkami od normy, to dzisiaj się uznaje za normę. I my robimy właśnie taką operację, nie? żeby rzekomo uspokoić swoje sumienie, pseudo uspokoić, ale to, jest to, to są wszystko pseudo metody. I one nie ostoją się wtedy, kiedy staniemy twarzą w twarz. To wszystko się nie ostoi. I teraz Jezus nie chce dla nas tego szoku, nie chce mojego samopotępienia, on chce doprowadzić mnie do tego, żebym pogodził się ze sobą tak, jak on jest pogodzony, czyli pokochał siebie tak, jak on mnie kocha, prawdziwą miłością. Miłością, która kocha i widzi autentycznie to, co dobre i chce tego, co dobre. A dla mnie jest dobre dźwigać się ze swoich słabości, dla mnie jest dobre wychodzić ze swoich ze swoich ościeni, prawda? Tylko trzeba zrozumieć, że ja sam tego nie zrobię, że ja potrzebuję Boga, Boga, który staje się Bogiem ze mną i który chce mnie wziąć za rękę i poprowadzić. Pytanie czy ja się dam poprowadzić, ja pyszny egoista przecież nie mogę nic spuścić z rąk, nie mogę nikomu przyznać racji, ja prędzej zabiję niż puszczę swoje racji i to jest cały dramat. I tu się warto modlić, żebym wreszcie chciał się otworzyć, żebym wreszcie chciał sobie dać wytłumaczyć, żebym wreszcie zgodził się sobie pomóc, prawda? Pomóc, a ta pomoc zaczyna się od wewnątrz, od tego, co głębokie we mnie. Tak jak właśnie Bóg zadziałał w przypadku świętego Antoniego, że przez chorobę, burzę morską skasował jego plany, mówi: Nie, teraz będziesz siedział na tyłku i ja będę działał w tobie. I dopiero wtedy, jak ja zadziałam w tobie, jak cię doprowadzę do prawdziwego pogodzenia ze sobą, jak cię nasączę moją miłością dopiero wtedy będziesz zdolny iść do ludzi i opowiadać im o mojej miłości, o tym, co ja dokonuję. To jest właśnie to. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.